Witam Was kolejny raz. Dzisiejszy materiał będzie to swojego rodzaju update odnośnie tego, co aktualnie u mnie słychać, jakim splitem trenuję, jakich aktualnie środków używam, jak wygląda dieta itd., itd. Opowiem też może o suplementacji. Ja aktualnie zacząłem swój dzień, jestem po 30-minutowej sesji cardio. Wlatuję zaraz pierwszy posiłek, potem uderzam na trening, drugi posiłek. I tak to zawsze wygląda u mnie zazwyczaj właśnie w weekendy, gdzie mam możliwość trenowania po pierwszym posiłku, to też tak właśnie robię. W zasadzie jestem do tego trochę zmuszany, bo siłownia jest otwarta od 9 do 1, więc za bardzo nie mam wyboru, ale też mi tak pasuje. Dlatego te treningi zawsze są robione po pierwszym posiłku. Może przygram Wam, jak aktualnie wygląda moja dieta, aczkolwiek tutaj nie ma żadnej innowacji, nie ma nic nowego, nie ma nic odkrywczego. Ja cały czas bazuję na tych samych posiłkach. No ale może ktoś nie widział poprzednich materiałów, to tutaj pokażę, jak to teraz wygląda. Nie będę tutaj omawiał przygotowania nic w związku z tym, ale po prostu pokażę same posiłki. Opowiem też o suplementacji. Tak jak wspomniałem, opowiem w późniejszej części tego nagrania o tym, po prostu co u mnie słychać, jak to aktualnie wygląda pod względem właśnie środków, pod względem treningu, jaki jest mój cel aktualny i tak dalej, i tak dalej. Także czekajcie do końca, na pewno dowiecie się czegoś ciekawego. I jeszcze jedno, na pewno też omówię kwestię samego mostka, plusy, minusy. Myślę, że to też będzie ciekawe. Z własnego doświadczenia po prostu powiem, jak to u mnie wyglądało, dlaczego się zdecydowałem właśnie na ten mostek i dlaczego już z niego zszedłem. Zanim jeszcze przejdę do pierwszego posiłku, pomyślałem, że od razu pokażę Wam, jak wygląda moja suplementacja. W zasadzie jest ona bardzo okrojona. Nie ma tutaj nic takiego, co mogłoby tutaj zwrócić szczególną uwagę. Nieraz już stosowałem naprawdę wiele suplementów, tak naprawdę nie wiedząc, po co je stosuję, bo powiedzmy ktoś inny je stosował i wydawało mi się, że czym więcej, tym lepiej. Aczkolwiek nie do końca tak jest i nie do końca tak to wygląda. Teraz ograniczę się tylko i wyłącznie do podstaw. Nie sugerujcie się tutaj firmom, bo mówię, no ja nie mam żadnego sponsora oczywiście. Są to firmy po prostu, które uznaję za odpowiednie i których ja używam. Natomiast niekoniecznie muszą być tylko i wyłącznie te firmy, także zaczynając od początku, pierwszy omega 3. No uważam, że jest niezbędnym elementem, jeżeli chcemy zadbać o odpowiednie proporcje kwasów tłuszczowych w diecie. Szczególnie, że w dzisiejszych czasach powiedzmy źródło tłuszczów z ryb no nie do końca jest najlepszym źródłem ze względu po prostu na hodowlę tych ryb, tak? Wszystko jest robione masowo w hodowle drobiu, jak i hodowle właśnie ryb są po prostu robione pod sprzedaż, więc jakość tych ryb nie jest najwyższych lotów. Także ja tutaj wspomagam się właśnie omegą. Kolejny suplement, magnez. Jeszcze wracając do omegi, bo też wspomnę o dawkowaniu. Ja używam 5 tabletek, 5 kapsułek dziennie do posiłku białkowo-tłuszczowego. Natomiast zawsze po prostu była to ilość 5 tabletek dziennie. Czasami rozbijałem to sobie w ciągu dnia. Kolejny suplement, magnez, w tym przypadku 200 mg na porcję, ja sobie używam 600 dziennie, 400 po treningu i 200 na noc. Ewentualnie, jeżeli ćwiczę w porze wieczornej, to ta jedna tabletka jest gdzieś w okolicach porannych, a dwie wieczorem. Kolejny suplement, D3, K2. No myślę, że tutaj nie trzeba tego przedstawiać, szczególnie, że żyjąc na wyspach, tym bardziej mam ograniczone, powiedzmy, jakby nasłonecznienie, więc ta D3 jest tutaj jak najbardziej wskazana. Ostatnio też robiłem sobie badania, gdzie mimo stosowania mam go w normie, ale przy dolnej granicy normy. Ja tam używałem wtedy 4000 jednostek i 200 jednostek witaminy K2, dlatego sobie zwiększyłem do 6, zobaczymy, jak to później będzie wyglądało. Ewentualnie spróbuję innej firmy, tak, bo wiecie, jak to wygląda w dzisiejszych czasach. Tutaj nie chcę negować, nie chcę też polecać, ale czasami jest tak, że no, ta jakość suplementów nie do końca jest taka, jakbyśmy sobie tego oczekiwali. Kolejny suplement to jest NAC. Używam go całorocznie. W tym momencie są to tylko i wyłącznie 2 tabletki, aczkolwiek taki tip ode mnie, jeżeli kupujecie NAC, kupujcie go właśnie w tabletkach, a nie w kapsułkach, bo prawo w Polsce zabrania jakby, żeby porcja wynosiła więcej niż 150 mg. Więc jeżeli chcielibyście używać tego w kapsułkach, to 4 kapsułki dałyby Wam 600 mg. No tutaj, natomiast w przypadku tabletek, producent może po prostu napisać, że jedna porcja to 1/4 tabletki. I w ten sposób jakby trochę obchodzi to prawo.
No ale wtedy zawartość jednej tabletki mamy powiedzmy 600 mg, więc lepiej sobie rzucić dwie tabletki, niż gdybyśmy mieli używać 8 kapsułek. Gdzie uważam, że i tak porcja 1200 mg dziennie to nie jest jakaś duża. Jeszcze jedna rada, unikajcie tego suplementu gdzieś około treningowo. Jest mocnym antyoksydantem, dlatego gdzieś sugeruję używanie go właśnie w porach z dala od treningu. Chrom, 400 po treningu. No akurat moja wrażliwość insulinowa na ten moment jest dosyć dobra, także nie używam praktycznie żadnych mimetyków, nie używam berberyny czy kwasu ALA bądź innych mimetyków, tylko i wyłącznie jest to chrom. Też w niewielkiej dawce, bo tylko i wyłącznie 400 mg potreningowo. I jeszcze jeden suplement, bo tutaj zapomniałem go sobie przygotować. Cystonę z Malaja, z Himalaja, Boże, przepraszam, cystonę z Himalaja wspiera pracę nerek. Myślę, że też warto sobie suplementować, szczególnie jeżeli używamy środków dopingujących. To by było na tyle na ten moment. Tak wygląda moja cała suplementacja. No tak jak wspomniałem, nie jest tego dużo, ale wystarczająco moim zdaniem. Z takich podstaw, których używam, wydaje mi się, że to, co używam, jest niezbędne. Powinniśmy stosować. Oczywiście do tego dochodzi jeszcze nam, powiedzmy, okołotreningowo kreatyna czy kwasy, przepraszam, czy EAA. Natomiast no, to jest już taka dodatkowa suplementacja, to, co tutaj pokazałem. Myślę, że warto używać całorocznie, może pomijając cystonę i NAC, czy i chrom, ale te D3, K2, omega, magnez, no myślę, że są to takie podstawy, można tu jeszcze dorzucić choćby witaminę C, czy jakiś kompleks minerałów i witamin. Natomiast ja się ograniczam po prostu do tego, co mi jest potrzebne i nie kombinuję. No może za pięknie to nie wygląda, bo jest to obsypane całe cynamonem od góry, ale mamy tutaj 110 gramów płatków ryżowych, które sobie zalewam rządkiem dzień wcześniej, zostawiam je na noc po prostu, żeby napęczniały. Do tego już mi ślina cieknie, do tego 200 gramów owoców leśnych, to jest taka mrożonka, tutaj mamy borówki, porzeczki, truskawki, jeżyny i tak dalej, i tak dalej. No i to wszystko jest obsypane właśnie cynamonem i tak wygląda pierwszy posiłek w moim przypadku. Mamy tutaj oczywiście jeszcze odżywka białkowa, więc mamy tutaj 40 gramów białka i setkę węglowodanów. No, a dzisiaj taką nasz piesek nam zostawił niespodziankę po powrocie. Podkładka pod kubek w strzępach. Także nie ma nudy. Okej, więc ja już jestem po swoim treningu, w zasadzie bezpośrednio po nim. Natomiast zanim przejdę do omawiania kolejnych posiłków, bo jednak stwierdziłem, że na tym nagraniu pokażę też, jak wygląda na ten moment dzienny jadłospis. Tak jak wspomniałem, nie ma tam nic szczególnego, ale żeby trochę bardziej urozmaicić sam materiał, pokażę Wam to później. Natomiast przechodząc do tematu, przechodząc do tego, co u mnie, więc omówimy sobie kwestię treningu, porozmawiamy też w skrócie o diecie, o celach na kolejne tygodnie i powiem Wam, jak teraz wygląda aktualnie ta mocniejsza suplementacja po zakończeniu etapu, powiedzmy tego recovery phase, gdzie tam odpoczywałem sobie, byłem na niskiej dawce testosteronu i nie używałem nic więcej. Zaczynając od treningu. Aktualnie trenuję splitem, gdzie priorytetem są ręce i dwugłowe uda, więc te dwugłowe uda robię dwukrotnie, łapy tak samo. Zaczynam swój split od piątku, gdzie trenuję całe nogi z naciskiem na czworogłowe uda. W sobotę robię sesję push, w niedzielę robię sesję pull. Do sesji push i pull dorzucam sobie po jednym ćwiczeniu na ramiona, czyli w przypadku push jest to jedno ćwiczenie na triceps, w przypadku pull jedno na biceps. Potem w poniedziałek mam wolne, we wtorek robię same dwugłowe uda, a w środę robię łapy. No i tak to wygląda właśnie na ten moment. Tutaj głównie chcemy skupić się na poprawie tych dwugłowych, które moim zdaniem i tak jakoś mega nie odstają, natomiast no, nóg nigdy mało. W kolejnym etapie na pewno skupimy się też na poprawie klatki piersiowej, ale jak wiecie, nie da się poprawić wszystkiego naraz, tak? Więc trzeba się skupić na jakichś konkretnych partiach przez jakiś okres czasu, gdzie później będziemy mogli się skupić na innych. Łapy są u mnie zawsze tym elementem, który od zawsze odstawał. Ja tutaj w głównej mierze staram się teraz skupiać bardziej na technice tych ćwiczeń, czuciu mięśniowym, przede wszystkim pracy w tempie. I myślę, że to już przynosi jakieś fajne rezultaty, aczkolwiek no, jeżeli jakaś partia jest u nas słaba, to potrzeba zdecydowanie więcej czasu w porównaniu do partii, które rosną nam
w cudzysłowie odpatrzenia na obciążenie tylko, tak? Więc generalnie partie, które nam kuleją, przede wszystkim uważam, że powinniśmy skupić się w głównej mierze tutaj na technice i na to zwrócić uwagę, bo zwiększanie samej objętości w skali tygodnia nie zawsze jest najlepszym rozwiązaniem, gdzie po prostu tutaj najzwyczajniej możemy przetrenowywać te partie i przez to też one mogą nie rosnąć. Jeżeli faktycznie skupiamy się na tym w ten sposób, że właśnie chcemy po prostu na siłę coś zrobić, trenujemy je bardzo, bardzo mocno i bardzo często, to zazwyczaj efekt jest odwrotny. Dlatego jeżeli obieramy jakiś priorytet lub zauważamy, że pojawiają się jakieś dysproporcje w naszej sylwetce, że coś jest gorsze, coś lepsze, to w pierwszej kolejności uważam, że powinniśmy zwrócić uwagę na wykonywaną technikę ćwiczeń. I tutaj właśnie na to aktualnie stawiam. No już nie tylko i wyłącznie teraz, bo już od dłuższego czasu na to stawiam, aczkolwiek dalej się powiedzmy na tym skupiam w głównej mierze. Co do aktualnych celów, co do aktualnego jakby etapu, w jakim się znajduję, no to po zakończeniu mostka, gdzie poleciało tam powiedzmy 3-4 kg, sylwetka zrobiła się taka bardziej miękka, mniej nabita przede wszystkim. Stwierdziliśmy z trenerem, że jest to dobry moment, żeby zrobić sobie takiego krótkiego minikata, mniej więcej 4 do maksymalnie 6 tygodni. I w tym momencie właśnie na tym się skupiamy. Kalorii nie ucinaliśmy jakoś mocno, jedynie poleciało sporo tłuszczów, bo aktualnie mam tylko 20 gramów dziennie. Pomijając oczywiście tłuszcze, które uzyskujemy z piersi kurczaka czy z innych produktów, jak odżywka białkowa, bo ja tego po prostu nie wliczam. Na ten moment mam jeden posiłek białkowo-tłuszczowy. W dni, kiedy trenuję oddolne, jest to ostatni posiłek. A wszystkie cztery posiłki, bo mam ich łącznie pięć, a wszystkie pozostałe cztery posiłki są w ciągu dnia, są to posiłki bez dodatkowej zawartości tłuszczów. Natomiast jakieś tłuszcze oczywiście zawierają, no bo nie ma możliwości praktycznie skomponowania posiłku zupełnie bez tłuszczów. Także dziennie myślę, że tych tłuszczów jest tam gdzieś około 35, myślę nawet do 40, jeżeli policzymy też sobie omega-3, bo jej też nie wliczam w dzienny bilans. Węglowodanów w dzień treningowy mam 400, w dzień wolny 320, białko na poziomie 200, więc jest to lekko powyżej 2 gramów na kilogram masy ciała. Na razie tego nie będziemy podbijać. Waga na ten moment 95-96 kg, utrzymuje się już od dłuższego czasu, więc tak jak mówię, w pierwszej kolejności teraz mini cut, 4-6 tygodni, a potem kolejny etap masy. Co do środków, także po zakończeniu tego etapu, powiedzmy TRT, mostka, jak zwał, tak zwał, gdzie używałem 150 mg testosteronu co czwarty dzień w końcówce, tylko i wyłącznie, nic więcej. Na ten moment zwiększyliśmy dawkę testosteronu, dołożyliśmy jeszcze NPP. Dawka testosteronu tygodniowo wynosi 500 mg, 300 mg NPP tygodniowo. I do tego hormon. 5 jednostek każdego dnia, rozbite na 2,5 przed, 2,5 po treningu, a w dni wolne 2,5 rano i 2,5 wieczorem. I na ten moment jest to tyle, tak to właśnie wygląda. Nie używam również żadnych inhibitorów aromatazy, bo już na właśnie mostku się przekonałem, że niepotrzebnie starałem się zbijać ten estrogen, gdzie finalnie wyszło tak, że miałem go poniżej widełek. Dobrze sprawdziłem to badaniami i skorygowałem. Także na ten moment również nie dokładamy żadnych inhibitorów, mimo że ta dawka testosteronu poszła ciut wyżej. Wygląda na ten moment tak, jak właśnie wspomniałem. Ewentualnie będziemy to korygować, za jakiś czas skoczę na badania, zobaczymy, jak wygląda ten estrogen. Aczkolwiek na pewno bym poczuł, gdyby był powyżej normy, bo czuć po prostu to, jeżeli już ktoś dłuższy okres czasu stosuje doping i jest, powiedzmy, w jakiś stopniu obeznany w tym, to nie stanowi to problemu. Natomiast zawsze sobie warto jednak sprawdzić to badaniami, żeby mieć po prostu pewność. Także dieta omówiona, trening omówiony, suplementacja mocniejsza, jak i ta podstawowa również. Jest to we wcześniejszej części materiału, właśnie w ten sposób to skleję. Pokażę Wam jeszcze dzisiaj kolejne posiłki. Natomiast chciałbym jeszcze poruszyć temat samego mostka. Dlaczego go zrobiłem? Jaki okres czasu to trwało? Dlaczego tak, a nie inaczej? I tak dalej, i tak dalej. Także w pierwszej kolejności powiem, że mostek był wykonany w głównej mierze dlatego, że po prostu chciałem odpocząć i nie tyle co fizycznie, ale również i psychicznie. Po prostu chciałem mieć taki luźniejszy okres, gdzie mógłbym poświęcić się właśnie bardziej choćby pracy online z ludźmi, mieć więcej czasu dla siebie.
Wiecie, jeżeli jesteście skupieni tak stricte, mocno w treningu, często uciekają Wam różne inne elementy, powiedzmy, takiego życia codziennego. Ja to po sobie zauważyłem, że często ta głowa jest tylko i wyłącznie skupiona na tym, dlatego potrzebowałem takiego luzu i to było w głównej mierze właśnie tym spowodowane. Wyglądało to tak, że we wrześniu miałem pierwsze zawody, w październiku drugie. Po zawodach zrobiliśmy tak zwane odbicie, które trwało do końca roku, jakoś do połowy stycznia, i właśnie po tym okresie weszliśmy na mostek. Przez cały ten okres starałem się utrzymywać obciążenie, aczkolwiek nie szalałem, nie trenowałem do upadku mięśniowego, tak jak zazwyczaj to robię, zostawiałem sobie to jedno, dwa powtórzenia w zapasie. No i nie ukrywam, że ta siła uciekła, ale myślę, że jest to rzeczą normalną, a też jakby samo to, że po prostu zacząłem delikatnie lżej trenować, mogło to spowodować. Natomiast nie była to jakaś diametralna różnica i myślę, że mogła być również spowodowana tym, że uciekło mi te kilka kilogramów. A co do kwestii samopoczucia, no to przez cały okres czułem się naprawdę bardzo dobrze, do tej pory oczywiście. Mówię, tak jak wcześniej wspomniałem, głównie zależało mi właśnie na odpoczynku głowy, bo fizycznie nie czułem się jakoś zmęczony, ale wydaje mi się, że to był bardzo dobry moment, żeby właśnie zrobić sobie taki lekki luz. Trenowałem przez ten okres 4 razy w tygodniu. Był to taki zwykły, kulturystyczny, standardowy speed, gdzie każdą partię miałem raz w tygodniu. Nie spinałem się również z jedzeniem. Oczywiście trzymałem sobie michę, ale jak tam miałem czasami ochotę na jakiegoś batonika, czy w weekend jakiś obiad z Darią wspólny, no to oczywiście nie stanowiło to żadnego problemu. W zasadzie co tydzień sobie coś jedliśmy, czy to jakieś lody wpadały. No, ogólnie nie spinałem się, jeżeli chodzi o michę, i wydaje mi się, że to też było dobrą odskocznią dla mnie, bo ja jednak praktycznie cały rok trzymam tą michę tak, jak powinienem. Więc taki luz od czasu do czasu moim zdaniem jest jak najbardziej wskazano, a prawda jest taka, że nigdy wcześniej przez tyle lat, co trenuję, nie miałem nigdy takiego okresu, powiedzmy, luźniejszego. Zawsze było to wszystko sztywno, dopięte, więc patrząc, powiedzmy, na plusy i minusy, jestem jak najbardziej zadowolony, że powiedzmy, tak to wyglądało. Aczkolwiek przyznam, że już w końcówce ciągnęło mnie do powrotu właśnie do takich cięższych treningów, bo nie ukrywam, że trening taki bez konkretnego celu, gdzie nie progresuję z tygodnia na tydzień, gdzie nie widzę tych rezultatów w postaci, nie wiem, poprawy formy czy zwiększenia masy mięśniowej, w zależności oczywiście od celu, no jest, szczerze przyznam, dla mnie taki trochę demotywujący, taki bezcelowy, bo ja jestem osobą, która lubi mieć właśnie jakiś wyznaczony cel. Więc jak przez kilka pierwszych tygodni było to fajne, tak już później było to takie chodzenie po prostu na te treningi. Już nie sprawiało mi to takiej frajdy. Dlatego też teraz pierwsze co właśnie w pierwszej kolejności chciałem, to zmienić sobie lekko ten speed treningowy, żeby zacząć od czegoś nowego, wrzucić coś świeżego i żeby po prostu złapać lekką motywację. I rzeczywiście to się udało, bo już w tym momencie jest to drugi tydzień, jak trenuję sobie tym schematem. I sprawdza się to świetnie, tak? Bo właśnie złapałem takiej świeżości, złapałem chęci, motywacji do działania i myślę, że teraz wszystko powinno iść właśnie w odpowiednim kierunku. Podrzucę Wam jeszcze nagrania z kolejnych posiłków w ciągu dnia. Zaraz zobaczycie potreningowe, później pokażę Wam kolejne, aczkolwiek jeszcze raz wspominam, nie ma tam nic specjalnego, ale myślę, że może kogoś zainteresuje. I posiłek potreningowy. Mamy tutaj 50 gramów izolatu, co daje gdzieś około 40 gramów białka. 100 gramów cream of rice, bezsmakowego, takiego najzwyklejszego klejku ryżowego. I do tego 200 gramów jabłka, co daje nam tutaj łącznie 100 gramów węglowodanów. I do tego zamiast słodkich płatków przez jakiś ostatni okres czasu zacząłem sobie dodawać po prostu wafle ryżowe smakowe. Te wydaje mi się są dostępne tylko w UK. To jest smak serowy, ale szczerze no nie robią szału, bo w zasadzie jest tylko taka posypka i to wyłącznie tylko z jednej strony, która nadaje ten serowy posmak. Więc ja tutaj zazwyczaj chodzę do polskiego sklepu i sobie kupuję z firmy Kupiec te o smaku chili, bądź tutaj śmietanka z cebulką. No i dodaję ich sobie tam trochę, tak żeby akurat w tym momencie uzyskać 50 gramów węglowodanów, czyli przepraszam, 40 gramów węglowodanów, czyli około 50 gramów produktu. Tutaj każdy z nich zawierałem około 80 gramów węglowodanów na 100 gram produktu, tak jak powiedzmy ryż. Ilość tłuszczu jest niewielka, więc wydaje mi się, że to jest fajna przekąska. Jakoś ostatnio naszło mnie na coś takiego, żeby po prostu przegryźć czymś bardziej, powiedzmy, na słono, aniżeli jeść tylko i wyłącznie w tym posiłku po prostu na słodko, tak? Więc takie urozmaicenie. Kolejny posiłek, klasyka gatunku, kurczak z ryżem.
Tutaj mam dodatek jeszcze takiej sałatki warzywnej. Ona tam ma około 5 gramów węglowodanów na 100 produktów. Ja tego sobie zupełnie nie liczę, bo po prostu jest to taka stała, którą zazwyczaj sobie wrzucam do posiłku numer 3 bądź do posiłku numer 4. Mam tu jeszcze dodatek właśnie majonezu Hellmann's, który praktycznie nie zawiera zupełnie jakichkolwiek kalorii. Oczywiście nie jest to produkt zero, no ale są tutaj znikome ilości. W 100 gramach produktu mamy, jak tutaj dobrze patrzę, 2,9 fatu i 10 gram węglowodanów. Także wiadomo, nie daje się tego 100 gramów, a jedynie, no nie wiem, myślę, że maksymalnie 50, więc powiedzmy ta ilość, szczególnie gdzieś tam w okresie masowym, nie stanowi tutaj praktycznie jakiejkolwiek różnicy. Nie wiem, czy on w Polsce jest dostępny. No ale jest to taki najbardziej, powiedzmy, odchudzony majonez, z jakim się spotkałem, a smakuje według mnie dość dobrze, szczególnie w takim połączeniu właśnie z taką sałatką. Posiłek numer 4 wygląda identycznie. Nie zawiera on również żadnych tłuszczów, więc jest to również kurczak z ryżem. Różni się tylko dodatek warzyw. W poprzednim okresie, gdy do posiłków dorzucałem sobie 10 gramów tłuszczów, był to zazwyczaj mielony indyk bądź mielona wołowina, a w zasadzie w głównej mierze mielona wołowina właśnie z zawartością 5 gramów tłuszczów na 100, więc tam wychodziło mi około 10. Natomiast z racji, że teraz jest każdy z tych posiłków pozbawiony tłuszczów, ja sobie tutaj daję właśnie kurczaka i tłuszczu z kurczaka nie wliczam. Piąty posiłek jest to posiłek białkowo-tłuszczowy, już tego nie będę nagrywał, bo jest to dostępne na moim poprzednim materiale. Jest to cały czas ser wiejski zblendowany z dodatkiem żelatyny w formie takiej galaretki. Dodaję tam też odżywkę białkową, jest to posiłek na słodko, plus dodatek masła migdałowego, więc jeżeli jesteście zainteresowani, to sobie sprawdźcie. Także ja zapraszam do poprzedniego materiału, a na ten moment to będzie wszystko. Jeżeli mielibyście jakiekolwiek pytania, chcielibyście coś zobaczyć, może więcej materiałów treningowych, bo w zasadzie jest tylko jeden na moim kanale, może w ten sposób chcielibyście zobaczyć coś więcej, natomiast zerknąłem sobie na wyświetlenie, no to tamten materiał akurat nie ma ich za wiele, więc dajcie po prostu znać, o czym chcielibyście, żebym nagrywał kolejne filmy, o czym chcielibyście usłyszeć, czy może więcej o dopingu, może więcej właśnie w kwestii diety, bądź właśnie poruszyć bardziej kwestię treningową. Macie jakieś pytania, to śmiało piszcie w komentarzach, ja się do tego odniosę, ustosunkuję jakoś i na pewno w kolejnych tygodniach wpadną następne materiały. Pozdrawiam Was i do następnego.